skłońmy nasze czoła, pomodlimy się przez chwilę, zanim będziemy rozważać Słowo. Ojcze, jesteśmy Tobie bardzo wdzięczni za Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś na świat. Albowiem tak świat umiłowałeś, że Syna swego dałeś nam, abyśmy przez wiarę w Niego nie ginęli, ale mieli żywot wieczny. Ojcze, za to Ci dziękujemy. Pozwól nam dzisiaj w mądrości Twojej rozważać Słowo, które na dzisiejszy dzień jest nam dane. Niech Tobie będzie zawsze chwała. Amen. Albowiem dziecię narodziło się nam, Syn jest nam dany. To słowa, które przed chwilą już wybrzmiały z ust pastora i dzisiaj do nich będziemy zmierzać. Ale wokół tego słowa jest jeszcze wiele treści, które będziemy chcieli rozważyć. I pozwólcie, że dzisiaj w nieco bardziej świąteczny sposób wygłoszę to kazanie z udziałem pomocnika, który tutaj stoi, ponieważ będzie mi łatwiej, sprawniej nam wszystkim zrozumieć i zobaczyć pewne rzeczy, które, jak wierzę, mają dzisiaj znaczenie dla nas. Kochani, o czym będziemy dzisiaj mówić? Jak to jest naprawdę? Ponieważ nie można tego ukryć, że wokół narodzenia Pana Jezusa wiele różnych dziwnych rzeczy powstało. Różne dziwne teorie, różne dziwne myśli, rozłamy w Kościele. Chcemy się dzisiaj zapytać, jak to jest naprawdę, co tam się stało, kto przyszedł na ten świat, czy on żył wcześniej, czy narodził się i od tej pory żył? Musimy na te pytania odpowiedzieć sobie, bo tak jak już mówiłem, właśnie wokół tego pamiętnego dnia narodzenia Pana Jezusa wiele różnych teorii powstało. Kto zrodził Pana Jezusa? Kim ona była? Kim był ten, który się narodził? I tak dalej, i tak dalej. A więc będę chciał co nieco o tym powiedzieć. To tak mądrze brzmi ten drugi punkt, preegzystencja Pana Jezusa, ale najlepiej zadać sobie pytanie i w ten sposób na to odpowiedzieć. Co robił Pan Jezus, zanim się urodził? Bo niektórzy, tak jak już powiedziałem, myślą, że Pan Jezus jest od wtedy, kiedy się narodził. Że wcześniej Go nie było. Nie istniał. Na to musimy sobie odpowiedzieć. Więc będziemy chcieli na podstawie Bożego Słowa zmierzać do Betlejem poprzez drogę po Bożym Słowie. Zobaczymy coś niezwykłego. I na sam koniec, dlaczego faktycznie Pan Jezus się narodził? Dlaczego przyszedł na ten świat? Czy istnieje jakiś nadrzędny cel Jego przyjścia na ten świat? Ktoś kiedyś powiedział, chyba jeden z astronautów, którzy stanęli na Księżycu, powiedział, to nie jest niezwykłe, że człowiek postawił swoją nogę na Księżycu. Niezwykłe jest to, że Bóg postawił swoją nogę na Ziemi. Dzisiaj to świętujemy i to przeżywamy. Więc będziemy do tego chcieli, kochani, zmierzać. Przede wszystkim podam pewne fałszywe teorie na początek, z którymi się zmierzymy podczas tej usługi. Niektórzy uważają, że Pan Jezus nie miał ciała nigdy. A więc to Jego narodzenie było czymś pozornym, czymś, nad czym nie warto się zastanawiać, bo to faktycznie nigdy się nie zdarzyło tak naprawdę fizycznie. Ktoś kiedyś powiedział, ktoś mądry, że wszystkie fałszywe nauki i teorie, wszystkie, już w I wieku powstały. A dzisiaj to, co widzimy, to jest tylko powtórka tego, co kiedyś było. Salomon mówi, nie ma nic na ziemi nowego. Wszystko już było. A więc kiedyś ktoś wpadł na pomysł, że Pan Jezus nie miał ciała. On był zjawą, był duchem, był postacią duchową. Nie istniał w ciele. A więc Jego cierpienia na krzyżu, Jego ból, Jego zmaganie, Jego chodzenie po tej ziemi to było coś takiego pozornego tylko. A więc niektórzy tak twierdzą. Będziemy chcieli się i z tym zmierzyć. Inni stwierdzili, że Jezus nigdy wcześniej nie istniał, że oto kiedy narodził się w Betlejem i poprzez swoją służbę i w konsekwencji poprzez swoją śmierć na krzyżu, Bóg go dopiero wtedy zaadoptował jako syna. Byli tacy ludzie, którzy w ten sposób myśleli, doszło do wielkiego rozłamu w Kościele. A więc
Należy się zastanowić, czy Pan Jezus dopiero zaczął istnieć, kiedy w Betlejem narodził się, czy już wcześniej był Pan Jezus? Czy już wcześniej był Boży Syn? Musimy o tym sobie powiedzieć. Po trzecie, niektórzy stwierdzili, że Pan Jezus nigdy nie był Bogiem, że był jedynie sługą Boga, wielkim prorokiem, człowiekiem wielkich czynów i wielkich słów, ale nigdy nie był Bogiem. Tak niektórzy stwierdzili. Dzisiaj największe religie stwierdzają jasno, oczywiście, wierzymy, że Jezus był, ale nie jest Bogiem, tak niektórzy twierdzą. Muzułmanie twierdzą, tak, był ktoś taki jak Jezus, ale był to wielki prorok, ale nie większy niż Mohamed, oni twierdzą. Judaizm oczywiście nie akceptuje Jezusa jako Mesjasza, tym bardziej jako Boga. Ale też inni z tym mają problem i nawet niektórzy w denominacjach chrześcijańskich uważają, że Jezus nie jest Bogiem, że jest pomniejszym bóstwem. Niektórzy uważają, że jest aniołem, że jest Bóg Ojciec i miał dwóch synów, Jezusa i Lucyfera. Są tacy, którzy tak sądzą. Chciałbym dzisiaj się z tym zmierzyć przy okazji tematu narodzin Pana Jezusa. I w końcu chyba jedna z największych tragedii i największych pomyłek w Kościele. Wiele osób i dzisiaj, niektórzy, którzy stukają do naszych drzwi, twierdzą, że nauka o Trójcy Świętej to jest nauka prosto z piekła. Do pewnego dnia pewien człowiek imieniem William Branham stanął i powiedział, nauka o Trójcy Świętej jest diabelską nauką. A więc i z tym będziemy chcieli się zmierzyć. Jak to jest? A może dzisiaj siedzi na tym miejscu ktoś, kto myśli, jak to jest? Czy faktycznie jest jeden Bóg w trzech osobach? Czy jest trzech bogów? Wiecie, byli nawet tacy w historii Kościoła, którzy uważali, że jest dziewięciu bogów, bo każda z osób Trójcy Świętej to jakby trzy osoby. Więc pomnożyli sobie 3 razy 3 i wyszło im 9 bogów. Byli tacy. Więc musimy się dowiedzieć, na jakim fundamencie my dzisiaj stoimy. W co wierzymy? A więc odpowiemy sobie na to pytanie. Kochani, czy Pan Jezus istniał wcześniej, zanim się narodził w Betlejemie? Czy istniał? Czy są jakieś wzmianki w Bożym Słowie, że On był? Cały czas. Oczywiście ci, którzy uważnie czytają Boże Słowo, od razu gdzieś tam w umyśle gdzieś się zrodzą pewne słowa, pewne fragmenty. Ale ja chciałbym, abyśmy otworzyli dzisiaj fragment bardzo znamienny. Ewangelii Jana 8 rozdziału. To fragment, w którym Pan Jezus stacza bój z faryzeuszami uczonymi w piśmie i jeszcze innymi mądrymi ludźmi tamtego wieku. I oto mówi takie słowa. Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój i oglądał. O jakim dniu mówi Pan? O dniu, w którym na polach betlejemskich stanęli aniołowie i oznajmili z wielką radością, narodził się wam Zbawiciel. I tam pośród nich, gdzieś tam stał Abraham. Cieszył się i radował, że oglądał dzień Pana. Dzień narodzin Zbawiciela. O tym dniu mówi Pan Jezus w tym momencie. I radował się. Jakże wielka to była radość. Pośród tych ciemnych pól betlejemskich. Jakaż wielka była radość aniołów, zastępów anielskich, którzy zstąpili na dół i oznajmili radość wielką. Przyszedł Pan, Zbawiciel wasz. Albowiem On odpuści grzechy ludu. W innym miejscu jest napisane. Ale Żydzi, gdy słuchali Pana Jezusa, powiedzieli, jak to jest? 50 lat jeszcze nie masz, a mówisz, że Abrahama widziałeś. Uważam, że Pan Jezus według ich teorii myślenia, według ich sposobu myślenia musiał mieć więcej lat, musiałby mieć więcej lat niż 50, żeby móc zobaczyć Abrahama i go spotkać. Nie wiem, jakimi sposobami oni myśleli, ale stwierdzili na swój chłopski rozum, że Pan Jezus, twierdząc, że Abrahama widział, musiał
tym samym udowadniać, że był kimś więcej niż tylko człowiekiem. Miał z pewnością więcej lat niż zwykły człowiek. Odpowiedział im Jezus słowami, które raz na zawsze dokonały pewnego rozłamu. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, pierwiej niż Abraham był, jam, nie powiedział był, powiedział jam jest. Jam jest. I kochani, to słowo jam jest. Jest to słowo, które na wskroś przeszyło tych, którzy słuchali. Ponieważ tylko jedna istota we wszechświecie przedstawiła się jako jam jest. Jako jedna. I jako jedyną istotą, która się przedstawiła jako jam jest. Jestem, który jestem. Był ten, który wyprowadzał Izraela z Egiptu. Bóg Wszechmogący, Adonai, Jahwe, jam jest. I oto staje pewnego dnia mężczyzna około wieku 30 lat i mówi, pierwiej niż Abraham był, jam jest. Wtedy i właśnie ze względu na te słowa porwali kamienie, aby rzucić na niego. Kochani, zauważmy, że Abraham był. To znaczy, że znalazł swoje miejsce w pewnym momencie w świecie, w którym zaistniał, był, miał swój czas. W pewnym momencie powstał do życia. Ale Pan Jezus jest. A to znaczyło, że nie ma ani początku, ani końca. Że On jest wieczny, że On trwa cały czas. I Żydzi, kiedy to usłyszeli, stwierdzili, ten człowiek uważa siebie za Boga. Tymi słowy, kiedy wypowiedział jam jest, stwierdził jasno, jestem wieczny, a wieczny jest tylko Bóg. Więc on powiedział jam jest, stwierdził bardzo jasno, jestem Bogiem. Jam jest drogą życia, jam jest chlebem żywota, jam jest drzwiami, jam jest droga, życie, prawda. Jam jest. Tak wiele razy Pan Jezus użył tych słów. Czy istnieje jeszcze inne miejsce, w którym czytamy, że Pan Jezus istniał wcześniej niż został narodzony z Marii? Bo ten fragment o tym jasno mówi. Kapitalne miejsce to list Judy, 5 rozdział. I na chwilkę się tutaj zatrzymamy. A chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. Kochani, chciałbym przedstawić wam coś w tym momencie, coś, nad czym rozmyślałem długi czas. Wertowałem Boże Słowo, rozważałem w modlitwie i dzisiaj chciałbym wam coś wyjątkowego przedstawić. Oto w liście Judy, w 5 wierszu, już nowsze tłumaczenie, to ewangeliczne, przedstawia, że tam, gdzie jest mowa, Pan wybawił wprawdzie lud. Nowsi tłumacze już nie mówią Pan, ale wyraźnie mówią Jezus. Dlaczego mówią Jezus? Dlatego, że jest tam użyte słowo Kyrios. A Kyrios to jest nic innego jak Pan. A słowo Kyrios zawsze było używane dla określenia Jezusa. Kiedy Pan Jezus mówi, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przyjdzie, mówi, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Kyrios wasz przyjdzie. I w końcu, kiedy Tomasz, apostoł Tomasz, wkłada swoje ręce w bok, mówi, Kyrios mój. I Teos mój, Pan mój i Bóg mój. I Pan Jezus zadaje niesamowite pytanie. Tomaszu, dlatego że zobaczyłeś, uwierzyłeś? Innymi słowy, Tomaszu, dopiero teraz uwierzyłeś, że ja jestem Kyrios i Teos? Dopiero teraz. Ale błogosławieni odtąd są ci, którzy nie widzieli, a wierzą, że Jezus jest Kyrios i Teos. Pan i Bóg.
Pan i Bóg. To jest niezwykłe, niezwykłe zdanie. I dlatego nowsi tłumacze zawarli tutaj już nie Pan, ale Jezus. I posłuchajcie tych słów. Oto przypomnieć chcę wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Jezus wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. Zaraz. Przecież Jezus narodził się w Betlejem. Przecież Jezus narodził się około 2000 lat temu w Betlejem. Jak to jest, że Juda mówi, że był czynnie zaangażowany w wybawienie ludu w Egipcie? Przypominam sobie, że owszem, Pan Jezus jako małe dziecię był w Egipcie z rodzicami, ale chyba nie był tam zajęty wybawieniem ludzi, a tym bardziej nie był zajęty wytracaniem ich z powodu niewiary. Więc coś tutaj jest niezwykłego. Okazuje się, że Juda mówi bardzo wyraźnie. Pan był wcześniej, był zaangażowany w Egipcie. Czynił coś w tamtym ludzie. A więc wiemy doskonale z tego fragmentu. Jezus wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. Kochani, to jest bardzo wyjątkowe zdanie. A więc tu chciałbym już teraz zaatakować tych, którzy myślą, że on wcześniej nie istniał, nie było go, a dopiero zaistniał, jak narodził się z Marii. To nie jest prawda. Prawdą jest, że Jezus jest Kyrios i Theos. Jam jest wieczny. Ale coś wyjątkowego dzieje się, kiedy otworzymy chociażby Księgę Ezechiela, 20 rozdział. 5, 10, 13 wiersz. Zresztą tak dla skrócenia wybrałem te wiersze, chociaż można by było przeczytać cały tekst. Czytamy tak. Tak mówi Wszechmocny Pan. I tutaj użyte są słowa Adonai, Jahwe, JHWH, Jahwe, Adonai. I każdy Izraelita wiedział, że te słowa oznaczają Boga Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, który siedzi na tronie i z nikim się nie podzieli tym tronem, bo On jest jeden. I każdy Izraelita wiedział. Czytamy dalej, ja Pan jestem waszym Bogiem. Ale kiedy otwieramy 10 werset, czytamy, że oto Bóg, Jahwe, Adonai, co mówi? Wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej i powiodłem ich na pustynię. Pomyślisz sobie, zaraz. Przed chwilką czytaliśmy, że to Jezus wyprowadził z Egiptu, a teraz czytamy, że to Bóg, Adonai, Jahwe wyprowadził z Egiptu. To jeszcze nie jest wszystko, kochani. Bo kiedy otwieramy 13 werset, widzimy, czytamy, lecz dom izraelski był przekorny wobec mnie na pustyni. Wtedy postanowiłem wylać na nich swoją zapalczywość na pustyni, aby ich wytępić. Przed chwilą czytaliśmy, jak już wspomniałem, że Jezus wybawił z Egiptu i Jezus wytracał tych, którzy nie uwierzyli. A teraz czytamy, że Bóg, Adonai, Jahwe, wybawił z Egiptu i wytracał tych, którzy nie uwierzyli. Nie potrafię przytoczyć tego wspaniałego słowa, którym Pan Jezus powiedział. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Kochani, i tu zabawa dopiero się zaczyna, kiedy otworzymy list do Hebrajczyków. 3 rozdział od 7 do 11 wiersza. Bo to w tym miejscu czytamy coś, co jest bardzo wyjątkowe. Dlatego tak, jak mówi kto? Duch Święty. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie, ojcowie wasi, i wystawiali na próbę, chociaż co robili? Chociaż oglądali dzieła moje. Zauważcie, kto to mówi.
Duch Święty. Przez 40 lat oglądali dzieła moje. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce. Nie poznali też oni dróg moich, tak iż przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do odpocznienia mego. Zaraz, zaraz. Przed chwilą czytaliśmy, że Jezus wybawił Izraela z Egiptu i Jezus ich wytracił. Potem czytaliśmy, że to Bóg, Adonai, Jahwe, wybawił z Egiptu i wytracił ich z powodu ich niewiary. A teraz, drogi bracie, mówisz i czytasz, że to Duch Święty wybawił z Egiptu i Jego dzieła oglądali w Egipcie i też On z powodu swojego gniewu wytracał ludzi z powodu niewiary. Kochani, chciałbym to podsumować, bo jest to sztandarowe rozważanie na temat Trójcy Świętej. Czy jest coś takiego jak Trójca Święta? Myślę, że te fragmenty bardzo jasno o tym mówią. Że oto Bóg Ojciec wyprowadził z Egiptu i wytracił. Pan Jezus wyprowadził z Egiptu i wytracił. Duch Święty wyprowadził z Egiptu i wytracił. To znaczy, że oni nie działali gdzieś w odrębnych momentach, czasach, jako osobni bogowie, ale działał jeden Bóg, który jest w Trójcy jedyny. Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. To jest nasza wiara. To jest nasza wiara. A więc chciałoby się mocno to podkreślić. Jest jeden Bóg w trzech osobach. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. A więc błędnie myślą ci, którzy myślą, że Pan Jezus jest kimś niższym, mniej ważniejszym, nie jest Bogiem, a Duch Święty to już w ogóle nie wiadomo, kto jest. Bóg jest jeden. I jakkolwiek to dzisiaj dziwnie brzmi, miejmy na tyle pokory, aby uznać, że jesteśmy tylko ludźmi, którzy nie znają głębokości Bożej do końca. Więc na tyle, ile wiemy z Bożego Słowa, bądźmy pokorni i przyznajmy, że ono ma rację. Czy istnieje jeszcze jakiś fragment w Bożym Słowie, który mówi wyraźnie o tym, że Jezus był wcześniej, zanim narodził się w Betlejemie? Kochani, to zdjęcie przedstawia wspaniałe miejsce, do którego tak ciężko się dostać, ze względu na to, w którym miejscu ono się znajduje. Ciekaw jestem, czy ktoś wie, co to jest. To jest skała na Chorebie, z której wytrysła woda. I dzisiaj w Arabii Saudyjskiej stoi to miejsce nieodwiedzane z powodu bliskości Mekki i Medyny. Nie wiem, czy ktoś by chciał się tam znaleźć w pobliżu tamtych dwóch wielkich miejsc, ale stoi oto wspaniałe miejsce. Na zdjęciu wygląda, jakby to był mały kamień, ale przez tą szczelinę, która spowodowana była uderzeniem laski Mojżesza, można przejść. Człowiek tam się zmieści i przejdzie. Wyobraźcie sobie, jak wielkie to jest i wspaniałe, majestatyczne miejsce. Marzeniem mojego serca by było znaleźć się tam. Na dowód tego archeolodzy, którzy badali to miejsce, stwierdzili, z tamtego miejsca musiały płynąć galony litrów wody. Miliony litrów wody, dlatego że wszystkie kamienie wokół dotknięte były erozją. A więc takim czymś, co ma miejsce tylko w rzekach, kiedy kamienie się przyokrąglają. I wszystkie tamte gdzieś poboczne kamienie mają ślad płynącej strumieniami wody. To jest tylko dowód na to, że Bóg jest i działa, a Jego dzieła są i dzisiaj widoczne na świadectwo dla nas. Ale oto, chociaż takie miejsce jest tam i można je odwiedzić na własne ryzyko, to jednak apostoł Paweł coś innego mówił, kiedy rozważał to właśnie wspaniałe miejsce. Bo oto w pierwszym liście do Koryntian, w 10 rozdziale, od 2 do 4 wiersza, jest napisane tak. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali, w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła. A skałą tą był Chrystus. Kochani, to oznacza wyraźnie. Inaczej, to nie oznacza, że tą skałą, która tam po dziś dzień stoi,
To nie oznacza, że tą skałą jest Chrystus i że trzeba aż tam się udać, żeby spotkać się z Chrystusem. To znaczy, że wszystko to duchowe, czego doświadczali i z czego pili Izraelici na pustyni, było Chrystusem. Było pochodzenia Chrystusowego. A więc wszystko to, czego doświadczali Izraelici, w tym był Chrystus na pustyni z nimi. Apostoł Paweł wyraźnie to stwierdza. Pan Jezus, Boży Syn, Chrystus był wcześniej niż Betlejem. On był, On jest, On po prostu jest cały czas. A więc i tutaj Biblia o tym wyraźnie mówi, że Jezus był wcześniej. Kochani, przedstawiam wam pewien rysunek. I to jest człowiek, ciekawe, czy ktoś wie, kto to jest. To jest pewien człowiek, któremu dane było poruszać się na wspaniałym pojeździe. Nie był to Jaguar, nie był to Mustang, może Mustang, ale nieco oporny i uparty. To był Bileam, który poruszał się na oślicy, upartej oślicy. I kochani, pozwolę sobie opowiedzieć tą historię, bo jest to dość długa historia, ale ona też mówi o tym, że Jezus był już wówczas, kiedy Izraelici obozowali, był z nimi. Oto pewnego dnia Bileam stanął u drzwi, u progu swojego domu i zobaczył w oddali nadciągających posłów, posłów moabskich, króla Moabu Balaka. I ci przyszli z wiadomością i z prośbą, aby ten prorok Bileam poszedł z nimi tam do króla Balaka, gdyż należałoby przeklinać Izraela, aby ten nie zniszczył Moabu. I oto Bileam stwierdził tak, pozostańcie tutaj na noc, a ja pójdę się pytać Pana. I oto Bileam stanął przed Panem i mówi, Panie, co mam robić z tymi posłami? Co mam zrobić z tymi ludźmi? Co mam zrobić z tą sprawą, o którą proszą? O którą dzisiaj przyszli i proszą? I Pan odpowiedział bardzo wyraźnie. Nie pójdziesz z nimi i nie będziesz przeklinał Izraela, gdyż ten lud jest błogosławiony. I Bileam posłuszny powiedział, nie pójdę z wami, idźcie z powrotem do króla i oznajmijcie mu to słowo. Chciałbym tutaj pewną myśl zaznaczyć, że ja jestem absolutnym zwolennikiem i to staram się zawsze podkreślać, że w każdej strategicznej decyzji, w każdym nawet mniejszym czy większym zdarzeniu, które jest przed nami, powinniśmy się pytać Pana. Powinniśmy stanąć przed Nim szczerze, odrzucić swoje ambicje, swoje myśli, swoje rozumowanie, spokornieć przed Nim, ukorzyć się i powiedzieć, Panie, czego Ty ode mnie oczekujesz? Jaka jest Twoja wola? Mówię o tym dlatego, że dzisiaj jedne z największych kościołów, mega kościołów w różnych miejscach podkreślają, że najbardziej haniebną rzeczą, jaką chrześcijanin może dzisiaj zrobić, jest modlitwa Ojcze, niech będzie wola Twoja. Tak podkreślają. Dlaczego? Ponieważ oni są zwolennikami wiary nieskrępowanej. A ja mówię coś innego. To jest najbardziej zaszczytną rzeczą. Stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Panie, niech będzie wola Twoja. Czyż tak Pan Jezus nie uczynił? Ja chcę wchodzić w Jego ślady. Nie będę więc słuchał innych. Chcę popatrzeć na mojego Pana, który przed krzyżem, jeszcze przed tym dziełem, stanął przed Ojcem i powiedział, Panie, niech będzie wola Twoja, nie moja. Co mają na myśli ludzie, mówiąc, że to jest pogardzane, pogardliwe dzisiaj, haniebne, że tak chrześcijanie nie powinni się modlić, że powinni zawsze jakby przejść do przodu bez niczego, nie zastanawiając się, czy tak jest dobrze, czy nie, czy tak Bóg chce, czy nie, On zawsze chce. Co mają na myśli ci ludzie? Nie wiem. W każdym razie Bileam jest dla mnie w tym miejscu przykładem, że powinniśmy się Pana pytać, bo On ma nam wiele do powiedzenia. On stworzył cały świat, uporządkował cały kosmos.
Wszystko dzieje się i wszystko się rusza według Jego zamysłu. I pora zacząć się ruszać według Jego zamysłu w naszym życiu. Więc powinniśmy wziąć przykład z Bileama w tym miejscu, bo on narobił wiele paskudztwa, ale w tym miejscu powinniśmy wziąć przykład z Bileama. Kochani, idąc dalej, oto pewnego dnia znowu widzi tych samych posłów, ale w nieco poszerzonym składzie, bo oto Balak stwierdził, może wyślę z nimi jakichś większych dostojników, ludzi szlachetniejszych, godniejszych, może jakichś posłów ważniejszych i poszli z tymi ludźmi do Bileama. I oto Bileam patrzy, a tu jacyś ważniejsi dostojnicy w pięknych sukniach, w pięknych szatach przyszli nakłonić Bileama, aby ten w końcu poszedł. I oto Bileam znowu mówi, zostańcie na noc, a ja pójdę się pytać Pana. I wtedy Pan mówi, idź z nimi, ale pod jednym warunkiem, że będziesz mówił tylko to, co pochodzi z moich ust. I to jest kolejna wspaniała prawda. Każdy, kto staje na tym miejscu, powinien mówić tylko to, co pochodzi z ust Jego. Jeśli nie, to niech lepiej ja, kto inny, darujmy sobie tutaj wychodzenie. A więc to jest taka lekcja dla nas, aby zawsze przychodzić przed Pana i mówić, Panie, włóż swoje słowa w moje usta. I oto Bileam wybiera się na swoim mustangu, jedzie, pędzi w stronę Balaka. Coś niezwykłego się dzieje. Wczoraj niektórzy utrzymują, że wczoraj zwierzęta miały mówić, że powinniśmy nasłuchiwać gdzieś obory psów, kotów, powinniśmy nasłuchiwać zwierzęta, bo one mają nam wiele do powiedzenia w tym wieczór. Odkąd żyję, nie słyszałem jeszcze nic, kochani. Ale Biblia mówi wyraźnie, że było takie zdarzenie i ono nie chciało nic powiedzieć o narodzinach Pana Jezusa, ale chciało coś powiedzieć Bileamowi. Oto oślica w pewnym momencie pyta się, czemu ty mnie bijesz? Gdybyś widział to, co ja widzę. No, to też jest pewien przykład. To, że Bóg posługuje się oślicą, osłami, żeby przemawiać. Czytam w Nowym Testamencie, że to, co głupie wybrał Bóg i przez głupie zwiastowanie upodobało się Bogu przyprowadzać do zbawienia. Więc czasem zastanawiam się nad tym, kim ja jestem. Nie będę mówił dalej, pozostawię to rozważanie każdemu z osobna. Bóg posługuje się osłami, żeby przemawiać. Tak. Kochani, więc to zdarzenie jednak dało dowód i pewną prawdę uświadomiło Bileamowi. Anioł mówi, zbyt ochoczo ruszyłeś w tą drogę. Takie jest zdanie, które pada z ust anioła. Zbyt ochoczo. Do tej pory, do momentu, w którym Pan mówił, nie idź, nagroda i zapłata była daleko. Nie interesował się nią. Ale kiedy Bóg powiedział, możesz iść, nagle może przed oczami Bileama pojawiły się kosztowności, pieniądze. Skoro Bóg mówi, że mogę iść i mówić, to znaczy, że może będę mógł skorzystać z tego. Może tak było, może nie. Ale anioł mówi, zbyt ochoczo ruszyłeś w drogę. Dlatego stanąłem tutaj, aby ci przeszkodzić. I pouczył go, masz mówić to, co Pan wkłada w twoje usta. I oto, aby przejść dalej, Bileam w końcu dochodzi do miejsca, gdzie był Balak i Balak mówi, chodź szybko, wejdziemy na jedną z gór. I weszli na wzniesienie i oto zauważyli oboje tylko skrawek obozu Izraela. Tylko końcówkę, skrawek. Może jakieś jedno plemię tylko widzieli, w oddali bardzo. I oto Balak mówi, przeklinaj teraz Izraela. Balak mówi, przeklinaj Izraela, a Bileam mówi, nie, 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 idę na stronę, idę tam gdzieś na skraj tej góry, idę szukać słowa Pana. I oto Pan przychodzi i mówi, nie będziesz przeklinał, błogosław go. I przychodzi Bileam i błogosławi. I wtedy to trochę taka komedia, ta historia. Aż 3 razy to się zdarzyło. Ja bym już za pierwszym razem odpuścił na miejscu Balaka. Ale ten nie dawał za wygraną. I mówi, cóż to mi uczyniłeś? Miałeś go przeklinać, a tu go błogosławisz. Chodź więc na inne wzgórze,
Stamtąd lepiej zobaczymy obóz Izraela. Weszli na górę dzisiejszą Nebo, które jest w Izraelu, i stamtąd zobaczyli wspaniałe połacie nizin moabskich i tam obozującego Izraela, ale też jeszcze nie do końca w całości go widzieli. I oto znowu Bilaam idzie na stronę i woła do Pana: Panie, powiedz mi. I Pan mówi: będziesz go błogosławił. Wraca i znowu go błogosławi. I Balak: no cóż to mi uczyniłeś znowu? Miałeś go przeklinać przecież. Ale chodź na inne wzgórze. Tam zobaczysz, to czytamy w Biblii wyraźnie, tam zobaczysz całego Izraela. Całego Izraela, cały obóz. I w końcu poszli na inne miejsce, jak mówi Biblia, na skraj przepaści, urwiska, i z tamtej perspektywy oglądali obozującego Izraela. I coś niezwykłego zdarzyło się w tamtym momencie. Zauważcie, że Bileam już nie poszedł na stronę, aby szukać Pana. Już nie pytał się Pana. Wystarczyło mu, że podniósł oczy, podniósł głowę i zobaczył Izraela. I czytamy, że wtem, gdy oczy jego ujrzały, obóz Izraelitów, który obozował, Izraelitów, którzy obozowali w swoim porządku, takim jak czytamy w 4 księdze Mojżesza w 2 rozdziale, w swoim porządku, w swoim układzie, rzędami tak, jak mieli stać. Dokładnie tak, jak mieli stać. Wtem, kiedy to zobaczył, Duch Boży go ogarnął. Zastanawiałem się, co zobaczył Bileam, że to wystarczyło, aby Duch Boży go ogarnął. Jakie wrażenie zrobiło na nim ten widok. Widok obozującego Izraela. Cóż to musiał być za widok, że Bileam aż uniesiony był w duchu i nie musiał iść szukać Pana, bo Pan sam przyszedł do niego i prorokował ten człowiek. Zastanawialiście się, co zobaczył Bileam? Mam nadzieję, że tak jak go to zachwyciło, tak was to też zachwyci. Bo oto to zobaczył Bileam. I muszę powiedzieć tu coś bardzo przejmującego, że jeśli w twoim życiu nigdy nie zachwycił cię krzyż, jeśli przez krzyż i dzieło Boże nigdy nie zostałeś zachwycony, to chcę ci powiedzieć, że nic cię nie zachwyci. To jest fundament naszego życia. To jest absolutny fundament, na którym stoimy. Dzieło Pana, dzieło Boże. Ja sam wziąłem kartkę do ręki i zgodnie z Bożym Słowem zacząłem liczyć i rysować sobie to, jak to mogło wyglądać. I bardzo zbliżone. Był to krzyż. Myślę sobie: Panie, jaki Ty jesteś niesamowity. Ty im kazałeś stanąć dokładnie tak. Nie można było inaczej. Ty już na pustyni coś pokazywałeś. I oczy Bileama, jednego z proroków, zdałoby się, mogły patrzeć na to wspaniałe cudo wierności Boga i zamysłu Boga dla przyszłych pokoleń. Ja się tym zachwycam. I mam nadzieję, że i wy się tym zachwycicie. Pan Jezus był już wcześniej i miał naprawdę, zdaje się, ręce pełne pracy w momencie, kiedy Izraelici chodzili po pustyni. Bo tego chyba żaden Izraelita, kapłan nie mógłby wymyślić. Chyba by nawet nie chciał wymyślić czegoś takiego. Żeby ich obóz, przybytek, miejsce, do którego Pan przychodzi, cały Izrael swoim ułożeniem wskazywał na krzyż. Oni gardzą krzyżem. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Ale jest mocą Bożą dla tych, którzy dostępują zbawienia. A więc Pan Jezus naprawdę miał co robić za tamtych czasów. I był obecny z nimi. Można stać z daleka, jak Bileam, na pierwszym wzgórzu. I tylko nasycać się skrawkiem. Nasycać się tylko częścią czegoś. Możesz stać z daleka zboru. Możesz stać z daleka Boga. Możesz patrzeć na Niego z bardzo daleka.
Możesz raz do roku przychodzić do kościoła, jak dzisiaj na przykład. Możesz, ale ograbiasz swoje życie. Bo dopiero gdy staniesz z bliska, zobaczysz najpiękniejsze i najwspanialsze dzieło. Krzyż Jezusa Chrystusa. Dopiero kiedy podejdziesz do Boga, bliżej niż do tej pory, może okazać się, że dopiero wtedy zobaczysz to wspaniałe piękno zbawienia i zachwycisz się krzyżem Pana Jezusa. Dlaczego Pan Jezus przyszedł na świat? Ja myślę, że to, jak wyglądał ten obóz, już bardzo jasno i wyraźnie o tym mówi. Kiedy otwieramy 4 Księgę Mojżesza, 24 rozdział, 7 wiersz, a to jeszcze, ten fragment jeszcze jest czymś bardzo wyjątkowym. Może wrócę do tego, kochani, bo wyjątkowe jest to, co Bileam owszem zobaczył, ale też to, co powiedział. Otwórzmy sobie to wspaniałe miejsce. Bo to kiedy Duch Boży na niego stąpił, kiedy zobaczył to, ten wspaniały obóz i Duch Boży na niego stąpił, czytamy słowa, które wyszły z jego ust. Czytamy: z jego wiader leje się woda. To jest z Nowego Tłumaczenia. 7 wiersz. Jego ziarno ma dość wilgoci. Jego król przewyższy Agaga. Z jego wiader leje się woda. Jam jest wodą życia. Jam jest, z mojego wnętrza płyną wody. Rzeki wody życia. Kto napije się tej wody, którą ja mam, pragnąć już nie będzie na wieki. Z jego wiader leje się woda. Dla każdego dzisiaj. A jego ziarno, w innym miejscu, w innym tłumaczeniu, potomstwo, ma dość, ma dosyć, ma pełnię, ma obfitość, ma dość wilgoci. Przyszedłem na ten świat, aby dać życie za owce i aby moje życie aby moje owce miały życie i miały je w obfitości. Jego potomstwo ma dość, ma dosyć. Jego król przewyższy, tu jest słowo Agaga, ale po hebrajsku Agag, to jest buntownik, to jest gwałtownik. Jego król przewyższy, zwycięży gwałtownika. Gdy to zobaczył Bileam, takie słowa padły z jego ust. Nie wiem, na ile miał świadomości tego, co mówi, ale my dzisiaj mamy świadomość tego, co mówił. Mówił o tym, że przyjdzie Chrystus, że przyjdzie Mesjasz i On zwycięży buntownika, gwałtownika na tym krzyżu. Dobrze, idźmy dalej. Kochani, dlaczego Pan Jezus przyszedł na świat? Małe Betlejem i gdzieś tam gwiazda. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn nam jest dany. Syn jest nam dany. To czytamy w Księdze Izajasza w 9 rozdziale od 5 do 6 wiersza. I chciałbym odkryć pewną niesamowitą prawdę zawartą w tym fragmencie. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany. I spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości. Odtąd aż na wieki dokona tego żarliwość Pana zastępów. Wszyscy wiemy i cały świat wie, że Jezus, kimkolwiek był, bo niektórzy nie wiedzą, kim był, kimkolwiek był, czy dla ortodoksyjnych Żydów jakimś mącicielem, jakimś zwodniczym człowiekiem, ale kimkolwiek on był, wiedzą, że narodził się w Betlejem. I kimkolwiek jest dla ciebie dzisiaj i dla ludzi wokół, kimkolwiek jest, narodził się w Betlejem, wszyscy to wiemy. W szkołach się tego uczymy, w wielu miejscach to słyszymy, narodził się w Betlejem. Albowiem dziecię narodziło się nam. I w to zdaje się, że wszyscy wierzą. Owszem, że tam się narodził. Ale nie wszyscy wierzą w tą drugą część tego zdania. Syn jest nam dany. I to zdanie, i ta część zdania
Między tą częścią zdania, a tą pierwszą jest prawie 30 lat. Bo Syn jest nam dany nie oznacza, że narodził się w Betlejem. Ale Syn nam jest dany oznacza, że złożył swoje życie na krzyżu Golgoty. Że położył swoje wspaniałe, cudowne życie Bożego Syna na krzyżu za mnie i za ciebie. Syn nam jest dany. I to tak naprawdę znaczy ten fragment. I dlatego mówię, że w tym fragmencie odnajdujemy odpowiedź, dlaczego przyszedł Pan Jezus. Narodził się w Betlejem. Syn jest nam dany. A więc dziecię narodziło się nam w Betlejem. Syn jest nam dany na Golgocie. Zastanówmy się przez chwilkę nad tym Betlejem, ponieważ należałoby tutaj przywołać pewne fragmenty. Michała 5 rozdział, 1 i 2 wiersz. To już tak ku końcowi biegniemy, ale rozważmy to. Skąd możemy mieć pewność, że w Betlejemie się narodzi Pan Jezus? Żydzi też wiedzą, że Betlejem będzie szczególnym miastem. Oni myślą i czekają na swojego Mesjasza. Niektórzy właśnie i tam spodziewają się, że się narodzi. Dlaczego? Bo w Księdze Michała, 5 rozdziale, od 1 do 2 jest napisane: Ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Zauważcie to zdanie. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych. Ciekawe, że tego nie zrozumieli, kiedy on mówił, jam jest. Że początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych. Dlatego wyda ich aż do czasu, gdy ta, która ma porodzić, porodzi. Więc nie przyjdzie jako duchowa istota, jako zjawa, jakiś duch, nie wiadomo co, ale przyjdzie jako człowiek. Człowiek. Apostoł Piotr w pewnym momencie, kiedy zebrali się wokół niego Izraelici, Żydzi, woła: posłuchajcie historii, posłuchajcie słów mężczyzny, człowieka, Jezusa. I nie myśl sobie, że dzisiaj mówię, że Pan Jezus nie był Bogiem, a człowiekiem. Mówię, że był Bogiem, ale był też człowiekiem. To jest niesamowita prawda. To jest w innym, może w innym czasie warto o tym powiedzieć, ale trzymajmy się tego, o czym mówimy. Narodził się w Betlejem. Betlejem miało wydać człowieka, Boga. Kochani, Betlehem to miasto chleba. Oto chleb z nieba przyszedł. Z tego wspaniałego miejsca, Betlehem, to wspaniałe miejsce, dom chleba, wydało chleb, którego jeśli będziemy spożywać, nie poginiemy. Betlehem. Księga Izajasza, 7 rozdział, 14 wiersz. Dlatego sam Pan da wam znak. Oto Panna. I czasem to tak bardzo frywolnie czytamy. Panna, jakaś pani. Panna, dziewica. Dziewica. To nigdy w życiu do tej pory się nie zdarzyło i nigdy później się nie zdarzy, że panna, dziewica pocznie i porodzi. To tak nie działa. To działa inaczej. W szkole mówią, że to inaczej działa. To jest niemożliwe z ludzkiego punktu widzenia. A jednak Bóg powiedział: dam wam znak, i to będzie znakiem, że dziewica, panna, pocznie i porodzi syna. I nazwie go imieniem Immanuel. Bóg z nami. Bóg przyszedł. Bóg z nami. A teraz skupmy się przez chwilę na tym, co znaczy Syn nam jest dany. Czyż nie czytamy? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Dał. To znaczy, że pomyśl sobie przez chwilkę, co to znaczy, że dajesz coś komuś. Oto gdybym coś mojego postanowił dać komuś, to znaczy, że wystawiłbym tą moją rzecz na pastwę tego człowieka. I ufałbym, że ten człowiek zrobi z tym, co uważa za stosowne, ale wierzyłbym, że nie zrobi z tym coś złego. Tak bym ja się zachował.
Ale Bóg, gdy patrzy na ludzi, gdy spojrzał na człowieka, czytamy za czasów Noego, zobaczył, że wszystkie jego myśli są złe, że jego serce ustawicznie prowadzi do złego, że jest grzesznikiem, że jest upadłym człowiekiem i wcale nie chce znać Boga. I wtedy Bóg dał swojego Syna. Komu dał swojego Syna? Nam. W nasze ręce Go wydał. Kochani, nie trudno przewidzieć, co upadły, nędzny, grzeszny, pełen złości człowiek zrobi z Bożym darem. Więc Bóg wydał go w ręce. Czytamy wspaniałe słowo. Kiedy my jeszcze byliśmy grzesznikami, On posłał swojego Syna. A więc dał go, aby każdy, kto weń wierzy, nie tylko narodzenie w Betlejem, bo wielu dzisiaj wierzy, że On narodził się w Betlejem. I wielu ludzi mówi tak, w Betlejem to dziecię przyszło na świat, ale w ich sercach pozostało to dziecię dziecięciem. I tam zostało sobie, czekawszy na kolejny rok i na kolejną Wigilię i na kolejne Boże Narodzenie. Ale zbawienie mają otrzymać ci, którzy weń uwierzyli, że On został dany ludzi, wydany za nas. Albowiem dziecię narodziło się nam, Syn jest nam dany. Mateusza czytamy, urodzi Syna i nadasz Mu imię Jezus. Dlaczego? Albowiem On zbawi lud swój od grzechów Jego. Jeśli miałbym odpowiedzieć w prostych słowach, dlaczego Pan Jezus przyszedł? Nie przyszedł tu, aby dożyć sędziwości, jak niektórzy myślą. Nie przyszedł tu po to, aby żyć spokojnym życiem i w pewnym momencie spotkał przeciwność, jaką był krzyż. Krzyż okazał się wywyższeniem. Jak wąż na pustyni miał być wywyższony, był wywyższony. Tak Syn Boży ma być wywyższony i też zawisnął na krzyżu. Do końca życia będę stał na fundamencie tego, że krzyż był zwycięstwem. Zwyciężył Pan, pokonał złość, pokonał zło. On zbawił lud swój od grzechów Jego. I to już, co było czytane na samym wstępie, byli w tej krainie pasterze, zebrali się, bo to coś wspaniałego miało miejsce. W polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł Pański stanął przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła. I ogarnęła ich bojaźń wielka i rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo to zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, Mesjasz, Odkupiciel. W słowie Zbawiciel oznacza, że On dokona pewnego dzieła, że On ma pewien cel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym.